Jest z nami Artur Przybysz na dzień przed galą, autor Transformacji. Skoro jesteśmy przy Transformersach, to wolisz Decepticony czy Autoboty? Słuchaj, wolę. Ale takie transformersy, które spowodują to, że portale internetowe, portale branżowe o MMA rozwiną się maksymalnie. Zatem chyba nie ma w tych, które wymieniłeś, żadnego tego rodzaju, także wiesz, musisz wymyślić sobie nazwę nowego transformersa swojego. Jest. Może być, nie wiem, Morozobot. Znaczy cokolwiek powiesz przeciwko nam i tak będzie wycięte. Jedziemy z... Tradycyjnie jedziemy jak co gale, jedziemy z... Cicho. Moroboty. Jedziemy z rozpiską. Będzie Artur nam tłumaczył, kto jego zdaniem zwycięży na tej gali. I zaczynając od pierwszej walki, Brazylijczyk Luis Ricardo Simon z Mateuszem Piskorzem. Słuchaj, Simona widziałem bodajże 3 walki. Chłopak, mimo że wywodzi się z tajskiego boksu, ma długie ręce, bardzo fajnie pracuje boksersko. Jednak myślę, że Juhas poradzi sobie z nim i wypunktuje go w stójce. Na pewno ta walka nie zakończy się przed czasem, bo jeden i drugi mają mocny łeb. No to tak trzeba powiedzieć. Myślę, że kopnięcia, które będzie zadawać Mateusz, bo na pewno zobaczymy więcej ich z jego strony, wpłyną na to, że między innymi dzięki temu wygra. Teraz bardziej doświadczony Mateusz Zawadzki kontra mniej doświadczony, ale niepokonany Mateusz Gamrot. No i Mateusz Gamrot uważam, że niepokonany pozostanie nadal. Z całym szacunkiem do Barniego, jego umiejętności, które są bardzo wysokie. Już nawet nie chodzi o to, że bliższy mojemu sercu jest Mateusz Gamrot, bo przyjaźni się z chłopakami z Ankosu, Zapasy, Poznań. Uważam, że walka będzie wyglądać tak, że do pierwszej wymiany Mateusz Gamrot obali i to, co umie najlepiej, czyli kontrola z pozycji bocznej, zakończy tą walkę poprzez jakieś uderzenia albo jakąś technikę kończącą. Teraz pierwszy pas kobiet, Karolina Kowalkiewicz kontra Marta Chojnowska. W zasadzie ciężko cokolwiek powiedzieć, bo dwie dziewczyny nie miały zbyt wiele tych zawodowych występów. Marta tym bardziej, te 42 sekundy to nieduże, żeby w ogóle cokolwiek powiedzieć. No dokładnie. Karolina stoczyła super walkę z Pauliną Bońkowską. Marta walczyła... No właśnie, tak jak powiedziałeś, niespełna minutę z Pauliną Suską. Widziałem obie na media treningu. Karolina wydawała się była na nim dużo szybsza. Marta, ku mojemu zaskoczeniu, wydawała się w porównaniu do pierwszej walki bardziej masywniejsza. Ciężko jest wytypować zwycięzczynię tej walki, jednakże uważam, że wygra ją Marta. Marta Chojnowska ją wygra poprzez decyzję. Stójkę ma na pewno lepszą i to nie podlega wątpliwości, wypunktuje Karolinę w stójce. Jeśli ktoś myśli, że Karolina sprowadzi do parteru i tam będzie miała swoją największą szansę, to owszem, sprowadzić oczywiście może walkę do parteru, może mieć tam szansę, jednakże pamiętajmy, Marta ma brązowy pas w judo. Brązowych pasów w judo nie daje się za zbieranie truskawek. Myślę, że Marta przypomniała sobie to, co kiedyś trenowała, czyli judo i skutecznie będzie te obalenia bronić. Walka będzie toczyć się w stójce i tak jak powiedziałem, po 3 rundach wygra na punkty. Teraz walka o pas bez pasa, czyli Aslan Beksaidow i Ben Lagman. Było kilku świetnych utytułowanych czy takich z doświadczeniem zawodników, wybrali Bena Lagmana. Z jednej strony nie wiadomo, ale walczył na dużych eventach, więc no, coś w tym musi być. Ben Lagman, no, tak jak wspomniałeś, na dużych eventach Strikeforce, Bellator, jednakże tutaj nie będę się rozwodził zbyt wiele, bo to nie ma sensu. Powiem, kto wygra, jak wygra. Uważam, że będzie to pierwsza runda Kimura Aslan Beksaidow. No jak to mówią Amerykanie, Michela Martella, Michał Materla z Kendallem Groove. Słuchaj, widziałem Michała na ważeniu dzisiaj. Kurde. Chudy strasznie. Nie widziałem go jeszcze aż wysuszonego. Pokazywał wszędzie, że jest w świetnej formie, w ogóle tam na fanpage'u i tak dalej. No wiadomo, no na pewno nie leżał, przygotowywał się. Kendall również się przygotowywał. Powiem tak, chciałbym, żeby pas został w Polsce, żebym miał go
Polak. Jednakże tutaj nawet w kuluarach wiele osób mówiło, że boi się tego, że te warunki fizyczne, te długie ręce, te długie nogi, mimo że można łatwo je złapać, można pokręcić za nie, będą największym atutem Kendalla Grove'a i obawiam się, że Amerykanin może wygrać. Mhm. Także no tutaj bym stawiał, tutaj bym stawiał. No. Miał pan wreszcie okres przygotowawczy tym razem. Miał okres przygotowawczy, sam w rozmowie tutaj nawet kilka chwil temu na stołówce z Waldkiem Kastą powiedział, że no przygotowywał się jak za najlepszych czasów, czyli jak walczył w UFC. Zatem no, tak naprawdę będziemy mogli sprawdzić ten poziom polskiego MMA w porównaniu do poziomu przygotowań pod galę UFC. No mówię, no nie będę tutaj oszukiwał nikogo. Uważam, że walkę wygra Kendall, nie wiem, może cały Szczecin mieć do mnie pretensje, mogą wszyscy mieć, no takie mam odczucie, zresztą to nie tylko ja mam takie odczucie. Mówię, będę szczęśliwy jak pas zostanie w Polsce, ale no uważam i typuję, że Kendall wygra. No i teraz nasz co-main event, Mariusz Pudzianowski i Sean McCorkle, jakby patrząc na rekordy, wydaje się najcięższym przeciwnikiem dotychczas, zwłaszcza, że też walczył na kilku dobrych galach, te ostatnie walki no tam nie poszły mu, ale co ty o tym sądzisz? I powiem tobie tak, jeżeli Amerykanin McCorkle nie sprowadzi walki do parteru, to Pudzian ją wygra. Widziałem jego przygotowanie bokserskie. Daniel Omilańczuk, który przygotowuje się, był sparring partnerem Mariusza, sam przyznał, że boks poprawił się u Mariusza. Fajnie chodzi na nogach, fajnie się rusza, fajnie boksuje. Jeśli walka utrzyma się w stójce, to Pudzian, no przez knockout myślę, że nie wygra, ale wypunktuje McCorkle i zwycięży. Jednakże obawiam się tego, że Amerykanin pójdzie od razu w nogi, przewróci Pudziana. A jak przewróci Pudziana, to 140 kg waży, przeleży na nim dwie rundy i wygra. I to jest scenariusz, który gdzieś mi się tam pisze w głowie, że przeleży Amerykanin na Mariuszu dwie rundy i wygra. No i ostatnia walka, Mamet, którego tutaj złapano z ciastem zaraz na początku. No i mamy catchweight, tak? Więc co ty o tym sądzisz? Znaczy powiem to szczerze, że nie zagłębiałem się w historię. Kto zaproponował catchweight, dlaczego zaproponowali catchweight? Mike powiedział, że organizatorzy do niego przyszli. No nie wiem, musiałbyś zapytać Martina Lewandowskiego, Maćka Kawulskiego. Potwierdził. Że przyszli do niego. Tak. To widocznie coś jest na rzeczy, ktoś nie mógł tam zrobić wagi, bądź komuś odpowiadało walczenie w takiej kategorii wagowej, a nie innej i widocznie nie miałoby sensu zbijanie wagi. Biją się w 8-7. No, słuchaj. A nie, dobra, pomijając cały aspekt wagi, bo to nawet nieistotne. To jest jednak dream fight, nie? Coś takiego zobaczyć. Melvina Mainhoffa, który jest niesamowitym strikerem. Ja w sumie trochę nie wiem, jak mam to odczytać, bo on tu albo żartował, albo nie, że on nie trenuje w ogóle grapplingu, tak? Ale pokonał kilku grapplerów. Wiadomo, że nie przez parter, bo on nigdy nie miał poddania i w zasadzie nawet nie mógł określić, ile on z tego parteru umie, a ile nie, więc co ty możesz powiedzieć o tej walce? No Melvin pokonał nie tylko kilku grapplerów, ale również pokonał tak solidnych zawodników stójkowych, jak chociażby Mark Hunt, prawda, który nie jest w ciemię bity i chłop naprawdę umie walczyć w stójce i być może niebawem zobaczymy go z Polakiem w Stanach. Ja uważam tak, że Mamet za dużo czasu spędził w Kaliningradzie, gdzie trenował z Dimą, mistrzem świata, bo jak ktoś jest mistrzem Rosji w zapasach, w wadze ciężkiej, to jakby był mistrzem świata zapasy, że ja wątpię, żeby ta walka potoczyła się w stójce. 2-3 kopnięcia, nie wiem, albo jakaś delikatna wymiana, bo myślę, że fajerwerków nie zobaczymy i walka przeniesie się do parteru, a w parterze Mamet Khalidov jest 3 klasy lepszy od Melvina Mainhoffa i wygra Mamet, poddanie, na pewno. Dobra, w takim razie dziękuję ci za obszerne typowanie. Oczywiście wszystkich miłośników zdrowego odżywiania zapraszamy na transformacja.com. Ile kilo już w sumie? Ile kilo? 76 i nie na transformacja.com, tylko najlepiej znaleźć na Facebooku, czyli Facebook/transformacja pisane przez MMA, także. Wszelkie porady i nowinki to właśnie to.
Tak. Dokładnie, zapraszam. Dzięki.